Zgromadzonych przedstawicieli mediów, bardzo miło, że Państwo dzisiaj z nami są. Witam oczywiście naszego szóstego gracza, chociaż patrząc na Państwa, to raczej dziesiątego, bo niezmiernie miło też Państwa kibiców, który wspierał nas na dobre i na złe zawsze i wszędzie, gdzie gramy, czego byliśmy świadkami podczas turnieju w Krakowie, na przykład wczoraj. Oczywiście witam także nasze wspaniałe zawodniczki, nasz znakomity sztab szkoleniowy, natomiast o nich za chwilę, bo to oni są bohaterami, więc poświęcimy im trochę czasu, nieco bardziej. Szanowni Państwo, za nami wspaniałe 3 lata, w których zdobyliśmy 2 brązowe medale i ten najcenniejszy, ten najlepiej smakujący było złoty po 30 latach przerwy. Jesteśmy przekonani, że Śląza Wrocław ma te najlepsze lata jeszcze przed sobą, że to nie koniec naszych sukcesów i nie koniec złotego okresu w naszej pięknej, burzliwej historii. Obecna sytuacja jest trudna, ale Śląza Wrocław to klub, który się nie poddaje. To klub, który zawsze walczy do końca i to klub, który zawsze wychodzi ze wszystkich bojów zwycięsko. Bardzo mocno wierzymy, że w obecnej sytuacji nasz nowatorski program 500x500, którego realizujemy od kilku miesięcy, przyniesie nam sukces i w najbliższej przyszłości będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na tym, na czym nam wszystkim najbardziej zależy, czyli na wygrywaniu. Wrocławski i dolnośląski biznes stać na to, żeby tworzyć jedną wielką żółto-czerwoną rodzinę, natomiast o tym więcej opowie już pani prezes Katarzyna Ziobro, którą teraz proszę o zabranie głosu. Ja jeszcze raz chciałam wszystkich Państwa powitać dzisiaj na tej naszej prezentacji. Cieszę się, że jest nas tak dużo, bo z roku na rok jest nas coraz więcej i mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy musieli otworzyć tutaj okna, żeby się pomieścić. Bardzo dziękuję, że przybyliście. Dla nas jest to bardzo ważne, że witamy się i żegnamy też tutaj w tym miejscu, w zaprzyjaźnionym pubie Forkops, który nas wspiera tak naprawdę już od kilku lat. Tak samo firma MKM Events, które też tutaj i przedstawiciele są też współwłaścicielami tego miejsca. Tutaj mieliśmy prezentację w sezonie mistrzowskim, kiedy zdobyliśmy złoty medal. Mam nadzieję, że to jest dobry omen. Marina skomentowała. Rozumiesz? Inaczej, bardzo się cieszymy, że możemy się w takiej atmosferze tutaj spotkać. My jesteśmy otwartym, rodzinnym klubem, który się nie odgradza szklaną szybą. I właśnie siedząc obok siebie, rozmawiając, najpierw poznamy trochę dziewczyny, bo tak jak Państwo wiecie, trochę tych przetasowań mamy, więc fajnie się poznać jeszcze bardziej. Później będzie można sobie porozmawiać, posiedzieć, porobić zdjęcia. Jesteśmy dla Państwa, dla nas gramy. No i mam nadzieję, że będziemy Was swoją grą i naszą pracą cieszyć przez cały ten sezon. Także dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Bez żadnego przedłużania, bo nie przyszliśmy tutaj słuchać mnie, tylko naszych zawodniczek. Przechodzimy do części głównej i rozpoczynamy prezentację drużyny. Kilka słów na temat tego, jaką mamy drużynę ogólnie, bo w tym stronie mamy zespół młody, gotowy do gry, młody tej gry, ale już doświadczony, bo Śląza Wrocław tradycyjnie będzie rywalem, którego będzie bardzo trudno pokonać, a który w swoim najlepszym dniu jest w stanie pokonać każdego rywala w Polsce. Jesteśmy świadomi naszej siły i dlatego w ten sezon będziemy wchodzić z nowym hasłem. Mamy tę moc, które Marisa Kasztanek rozpopularyzowała rok temu w drodze po złoty medal. My wierzymy, że ta moc, która nam towarzyszy, nie jest tylko na kawałek sezonu, ale i na cały sezon i w związku z tym będziemy w stanie z tą mocą szli przez wszystkie kolejki basketu kobiet, przez play-offy, aż do upragnionego kolejnego złotego medalu. Także nie przedłużając dłużej, zaczynam prezentację od naszej najbardziej doświadczonej zawodniczki, prawdziwej opoki Ślązy Wrocław. No trudno nie ukrywać, że brakowało nam siebie nawzajem przez te kilka miesięcy w zeszłym roku, więc zrobiliśmy wszystko, żeby do siebie wrócić i przyniosło nam to obopólne korzyści, bo w sezonie 2016-17 Agnieszka Majewska zanotowała 3 bloki w kilka sekund, a w tym sezonie minionym 2017-18 8 bloków w 3 meczach decydujących o brązowym medalu i to dlatego po przestał wakacji śniła się pomysł zawodniczką Wisły Kampach Kraków. Nie przedłużając, nasza kapitan numer 15, Agnieszka Majewska. Agnieszko, co by nie było, w swojej karierze wygrałaś praktycznie wszystko, ale
ten głód zwycięstwa wciąż pozostał i to ten głód zwycięstwa sprawia, że jesteś tu z nami dzisiaj i razem będziemy wchodzić ten nadchodzący sezon. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkich witam. Cieszę się, że przybyli Państwo tak licznie. Głód koszykówki, no głód pozostał, nie powiem, że nie. Gdzieś cały czas ciągnie mnie do tego sportu, więc no jestem, podobnie. Pytanie takie rozgrzewkowe, czy okres przygotowawczy, który zapanował Pan Arkadiusz Rusin, był trudny, czy bardzo trudny? Piekielnie trudny. Po roku przerwy opaska kapitańska wraca w cudzysłowie na Twoje ramię. Czym według Ciebie musi zachować się dobry kapitan? Jak podchodzisz do tej roli po sezonie przerwy? Ja powiem tak, że na tą chwilę rola kapitana w tej drużynie jest bardzo niewielka, bo tak naprawdę kapitan jest potrzebny w momencie, kiedy coś się dzieje niedobrego. Natomiast mamy całkiem, że tak powiem, fajną atmosferę, wszystkie nowe dziewczyny, świetnie się dogadujemy, więc na razie nie ma takich problemów, żeby ta rola musiała być jakoś mocno widoczna. Przede wszystkim rola kapitana dla mnie polega na łączeniu relacji między trenerem a zespołem. A wydaje mi się, że przez kilka lat już jak byłam w tej roli z trenerem Markiem, jakoś dawaliśmy sobie radę, więc mam nadzieję, że w tym roku już dołączy. Czyli trener krzyczy, a kapitan chwali, tak? Powiedzmy. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz Agnieszka Majewska, nasz kapitan. Teraz do siebie zaproszę zawodniczkę, którą naszą panią kapitan o te niuanse koszykówki będzie pytać dość często, bo gra na tej samej pozycji. Dla mnie rok bez wizyty na zgrupowaniu reprezentacji Polski to rok stracony. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy U16, U18, U20, a teraz oczywiście jest częścią seniorskiej kadry naszej reprezentacji Polski. Skuteczna praktycznie z każdego miejsca na parkiecie. Numer 6, środkowa Daria Marcinowicz. Daria, na początek pytanie właśnie o twoją pozycję, bo różne źródła wymieniają różną pozycję. Czujesz się lepiej jako silna skrzydłowa, czy lepiej jako środkowa? Gdzie się lepiej sprawujesz? Myślę, tam gdzie jestem potrzebna. Załatwiam dziurę na piątce, co zagram na piątce, jeśli nie, no to na czwórce. I dla mnie to tam nie ma dużego znaczenia, ale wolałabym grać na czwórce. A powiedz mi, czy twoje ulubione wakacje to są wakacje z reprezentacją Polski, czy jednak wolisz sobie zrobić urlop pod koszykówki? Każdy lubi zrobić sobie urlop pod koszykówki. No, nie trenerów. W tym roku niestety. Nie było takiego czasu na urlop pod koszykówki, ale bardzo miło spędziłyśmy czas w Chinach i w Zakopanem, w Wałbrzychu. Było bardzo fajnie, mieliśmy super atmosferę. Trenerem również i było bardzo fajnie. Po 8 latach z krótką przerwą na grę w Twarzędzu przenosisz się z Poznania do Wrocławia. To była łatwa decyzja, żeby zmienić w końcu otoczenie i przenieść się do stolicy Dolnego Śląska? Po 10 latach. No, przed 10 lat, nie zobaczymy. Przegrałam w Poznaniu, no to była bardzo ciężka decyzja, ale mam nadzieję, że to mi wyjdzie na dobre i kiedyś przychodzi czas, że trzeba podjąć taką decyzję, a nie inną i trzeba iść dalej. Cieszymy się, że idziesz dalej w barwach Ślęzy. Daria Marcinek, dziękuję bardzo. A teraz przyszedł czas na koszykarkę, na którą zwrócę Państwu uwagę, bo na nią trzeba zwracać uwagę nie tylko na parkiecie, ale i poza nią. Spędziła 3 lata na Uniwersytecie Teksańskim w El Paso, gdzie studiowała prawo kryminalne, więc trzeba uważać. Co prawda amerykańskie, no ale załóżmy, że jakiś kluczek się znajdzie, więc warto na nią uważać. Ma za sobą występy w NCAA. Przez ostatnie 2 lata grała w lubelskiej Pszczółce, gdzie była kapitanem zespołu. I jeżeli zobaczycie ją kiedyś bez uśmiechu na twarzy, to oznacza, że coś wam się przywidziało. Numer 9, Agata Dobrowolska. Przykładając się do tej prezentacji, wyczytałem na jednej z amerykańskich stron podczas tekstu o tobie, że najlepsze swoje usposobienie to byłaby rola niani. Zgadzasz się z tym? Myślę, że tak i nawet może to potwierdzę, bo dzisiaj tutaj mnie znowu
są ze mną znajomi z dwójką dzieci, także zawsze jest fajnie, jak dzieciaki nas otaczają i zarażają się przede wszystkim sportem. Natomiast o ile poza parkietem jesteś bardzo sympatyczną, odposobaną zawodniczką, to już na parkiecie wielokrotnie czytaliśmy, że Agata Dobrowolska musi być zawodniczką bardziej agresywną. Czujesz się, że przez te lata spędzone na parkietach w Teksasie i w Lublinie jesteś zawodniczką bardziej agresywną? Myślę, że to zależy od sytuacji. Staram się być na pewno. Często trener mnie o tym przypomina i myślę, że to w miarę wychodzi. Na każdym kroku podkreślano swoją rolę w tworzeniu pozytywnej atmosfery w szatni. Czujesz się dobrze jako tak zwana glue girl, czyli zawodniczka, która trzyma te szatnie wspólnie, czy to przychodzi dla ciebie dość naturalnie i nie zwracasz na to większej uwagi? Myślę, że to jest dobre pytanie do moich koleżanek bardziej niż do mnie, ale chyba wszystkie razem tworzymy tę atmosferę tak naprawdę i to kwestia doboru zespołu, trzymania się razem, że tak powiem, pielęgnowania tej atmosfery. Jedna osoba na pewno nie jest w stanie tego utrzymać, więc myślę, że to tak naprawdę zasługa każdej z nas tutaj siedzącej. I może masz 188 cm wzrostu, to i grasz na dwójce, i na trójce, i na czwórce, tylko jeszcze do zagrania dobrą sprawę brakuje. Gdzie czujesz się najbardziej komfortowo? Myślę, że 3-4 to jest taka pozycja, którą najbardziej lubię. A propos, taka anegdota, że widnieje na stronie klubowej jako rozgrywająca, także proszę też nie pomylić tego przypadkiem, zdecydowanie skrzydło bardziej. Agata Dobrowolska, numer 9. Może kiedyś zobaczymy. Dziękuję. Teraz przyszedł czas na naszą pierwszą zagraniczną zawodniczkę. Ze względu na komfort i nasz, i Państwa. Prezentacja zawodniczek z zagranicy będzie przeprowadzana w języku polskim, jak i angielskim. Także kolejna zawodniczka to dziewczyna, która bardzo mocno wierzy w siłę wyższą. My z kolei wierzymy, że będzie tą siłą wyższą pod koszem, bo jej statystyki wskazują na to, że ma bardzo dobre predyspozycje do walki w tym obszarze boiska. Jest zainteresowana mediami, ma za sobą staż w Good Morning America. Choć na co dzień to osoba niezwykle otwarta, to gdy przychodzi czas na grę na parkiecie, czy też poza parkietem, nie odpuszcza nikomu. Nawet prowadzącej Good Morning America Robin Roberts, którą mierzyła się po zajęciach. Numer 11 Sierra Berdick. So, the next player is a girl who really believes in a higher power. We believe that she is going to be our higher power in the basket, because her stats really show that she is a very capable player under the basket. She is very interested in media. She even had an internship in Good Morning America. And even though she is a very open person, she doesn't let anybody off the floor as well, because she played Robin Roberts from Good Morning America, and she very much gave it to her, so Sierra Berdy. Okay, Sierra. Chase. Siemano. First of all, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Sierą podczas naszej strony internetowej, to wspomniała, że jej ulubionym bohaterem jest Czarna Pantera. Teraz zapytam nieco inaczej, bo gdyby to miała do wyboru jedną supermoc, to jaka by to była? So we talked a couple weeks ago and you said that Black Panther is your best superhero as of right now. So, but I'm going to ask you in a different direction. If you had one superpower to choose, what would that superpower be? I would be able to teleport myself from Poland to America and Poland to Israel. So on the days we have off, I can see family and friends and then get back in time for practice. Sierra powiedziała, że jej ulubioną wybraną przez siebie mocą byłaby moc teleportu, bo bardzo chciałaby się teleportować z Polski do Stanów Zjednoczonych oraz z Polski do Izraela, żeby miała czas nie tylko spotkać się ze swoją rodziną, ale być w samą porę na trening. You said also that you are giving your energy, taking your energy from being around people, that you are an extrovert. So I will ask you what's the energy like in Ślęza's locker room. So thank you for speaking Polish. Podkreśla Sierra w ostatnim wywiadzie, że czerpie energię, spędzałem czas z innymi ludźmi. Zapytam, jaka energia panuje na co dzień w szatni Ślęzy? I would say that the energy is definitely positive. We're silly group of young women. And
But when it's time to get on the court, you know, I think we get serious and we take care of business and we work hard. But I'm really enjoying my teammates and I think it's going to be a really fun, successful season. Czyli panuje oczywisty podział obowiązków, poza parkietem wszyscy lubimy się wybykać i nasze zawodniczki również, ale gdy przychodzi co do czego, to dziewczyny na parkiecie dają z siebie wszystko. To bardzo dobra drużyna, która ma bardzo dobrą energię. I ostatnie pytanie. Jesteś wspierana i założycielką One Dream, czyli fundacji, która ma inspirować i wspierać młode zawodniczki w ich drodze do osiągnięcia pełni potencjału. Dlaczego jest to tak istotne i czy znajdzie Sierra w swoim czasie spędzonym w Wrocławiu chwilę, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptkami Akademii Ślęzy Wrocław? So, you are the owner of One Dream, the foundation that is supposed to inspire, that has to inspire and instill the courage into young women in order to fulfill their potential. Why is that so important, and will you find time in your busy schedule to give back some of that knowledge to our younger kids in Ślęza Academy? Most definitely. I think giving back to the youth is very important because we have a platform to do so, and we have a platform to make a difference. You want to translate? Okay. Sierra powiedziała, że to bardzo ważne, żeby przekazywać tę wiedzę, bo jako zawodniczki mają platformę i mają możliwość do tego, żeby to robić. And I think a lot of people have helped me get to where I'm at today, so it's important for me to give back and help other people chase their goals and dreams, because I've had the opportunity to do so. Wszystko to dlatego, że Sierra na swojej drodze spotkała wiele zawodniczy, wiele osób, które pozwoliły jej dotrzeć do tego miejsca, w którym znajduje się obecnie, więc oczywiście chciałabym przekazać i oddać troszeczkę siebie dzięki temu, że poznała tyle wspaniałych osób, które nauczyły ją właśnie dzielić się z tą wiedzą. Thank you, Sierra. Dziękuję. Przed nami czas teraz na etatową reprezentację Ukrainy. Zawodniczkę, która z niejednego pieca jadła chleb. Nasza środkowa w swojej karierze grała m.in. w Rosji, w Izraelu, we Włoszech czy we Francji. Przymierzaliśmy się do niej już rok temu, wtedy była rozchwytywana po mistrzostwach Europy. Przyszła do nas z czeskiego basketbolnego, gdzie najwyraźniej co roku ściągamy jakąś zawodniczkę z tego klubu, bo wcześniej Marisa Kastanek, potem Sonia Ursu, a teraz miłośniczka zdjęć, zawsze uśmiechnięta. Tajsia Łododenko, numer 19. So I'm going to translate it really quick. It's time for our... Shut up, it is! Okay, so it's time for Ukraine regular. She's been almost everywhere. She played in Russia, she played in Israel, she played in Italy or France. We were close to signing Taisia a year ago when she was playing for basketball in Nürnberg, but she was very, very coveted by other clubs after the European Championships. Now she's here and we didn't have a chance to talk about why you chose Wrocław, so why did you? Honestly, I didn't even know that he was wanted me after the Czech Republic. I didn't have this proposition. Yes, yeah, maybe, but I switched it last year. He didn't work so well, so just this proposition was first this season, and like I didn't play in Poland yet, so now I'm here. And make you all smile. Okay, czy podobno transfer? Transfery lubią ciszę, bo okazuje się, że Tajsa nie wiedziała o tym, że Tajsa to myślał, że no, przyjechała tutaj, żeby nas wszystkich rozweselać, a widać bardzo dobrze się jej udaje. Okay, ma Tajsa też wspaniałą córkę Kirę, więc... Chcielibyśmy, żeby się troszkę ją pochwaliła. You have a very lovely daughter named Kira. Can you speak a few words about her? She's coming today, so I'm a little bit in a rush. So after a few days, you're gonna see her. I will come with her to the gym. Okej, czyli Kira dzisiaj przyjeżdża, więc musimy się spieszyć, bo Tajsa też się musi spieszyć, więc zmienimy się jak najszybciej. Za kilka dni do nas dołączy i będziemy mogli ją zobaczyć
podczas zapadam już wrocławskiej Lisy, która w sobotę i niedzielę trwali AWF-u. Raz kończę, ostatnie pytanie. Państwa jest jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w naszym zespole. Czy jest gotowa na to, żeby pełnić rolę mentorki dla naszych młodszych koszykarek? You are one of the most experienced players on our team. Are you ready to be sort of the mentor for our younger players? Are you ready to be a mentor, a sort of a teacher for our younger players? Of course. Okej, okay, krótko na temat Kajsa się spieszy, czyli oczywiście. Kajsa, byłem to chętny wewnętrzny. Od jednej z najbardziej doświadczonych zawodniczek do najmłodszej zawodniczki w naszym zespole. W tym roku będzie grać co prawda w drugiej lidze w Zgórze, natomiast jest tam i podczas treningu, bierze aktywny udział w zajęciach i na pewno jeszcze zobaczymy ją w barwach Ślęcy. Numer 21, Basia Orzecz. Basia, cieszymy się, że z nami jesteś, bo słyszałem, że dzisiaj wczoraj nie było lekko. Dostałeś spory wycisk, 4 spotkania, ale wszystko zakończyło się po twojej myśli. Tak, właśnie na weekend miałam okazję wystąpić w turnieju w Brzegu z moją drużyną drugiej ligi, także nie obijam się. I rozegrałyśmy 4 spotkania i wzięłam przykład ze swoich starszych koleżanek i też wygrałyśmy wszystko. Jesteś z nami od kilku tygodni. Powiedz mi, czego zdążyłaś się już nauczyć od tej takiej seniorskiej koszykówce na poziomie Energia Basket Ligi Kobiet? Ojejku, no ciężko mi jest teraz to powiedzieć i przede wszystkim policzyć na palcach jednej ręki, bo każdy trening jest dla mnie ogromną lekcją, naprawdę. Każda dziewczyna to wzór i cieszę się, że mogę czerpać od nich lekcje, naprawdę. Tak, dziękuję. Basia Łatacz. Nasza najmłodsza zawodniczka, ale coś mi mówi, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w połowie naszej kadry. Po 6 zawodniczkach czas na kolejną koszykarkę z zagranicy. Ta, która stanie u mojego boku, to miłośniczka filmów dla nastolatek. To jest sposób na rozstresowanie się po długim dniu. Ponoć jej ulubione koszykarskie słowo to jest closeout. Jest niezwykle wszechstronną zawodniczką, dobrze czyta grę. W swojej rodzinnej Chorwacji mówią o niej w samych superlatywach i słusznie, bo w zeszłym sezonie, czy 2 sezony temu była MVP swojej linii. Studiowała już nie wiem, dobrze. I wiedział, że moje studi Lea i Leki Stimer Batistowi. I'm going to translate it quick because we are in the middle of our presentation. Our next player likes teenage movies as a guilty pleasure. You said that to me. You said that. I wasn't told it was a secret. Okay, I do. Her favorite basketball word is close out. Is it? No. She is very, very versatile. She was an MVP in her home country, Croatia. Okay, so you've been talking to Jana Jukovic and Coach Pitchers about Ślęza. Lea rozmawiała z naszymi byłymi zawodniczkami Janą Jukovic i Coach Pitchers na temat naszego klubu. Co te koszykarki powiedziały ci o nas? What did they say about Ślęza that made you come here? Well, they said only good things about Ślęza and about Wrocław, or how do you say Wrocław? And so that was made me come here because they said the people here are lovely, which they are, and the teammates are great, which they are. And the staff. Nasze były zawodniczki wypowiadały się w samych superlatywach, co zrozumiałe, bo Ślęza to najlepszy w Polsce. Mamy najlepsze zawodniczki i najlepszy sztab i to dlatego Lea zdecydowała się przyjść do Ślęzy. Jednym z najczęściej używanych przez nią słów jest sretna, czyli po chorwacku szczęśliwa. Jaki jest jej klucz do szczęścia? You are using sretna, which means happy quite a lot. What is your key to happiness? Well, to feel, grateful and to enjoy every moment that I spend with whoever I
I'm connected with, like, with my teammates, with my family, whoever I meet. My crush. Czyli po prostu spędzanie czasu z ludźmi jest kluczem do szczęścia, niezależnie od tego, kto go pozna, ze swoimi zawodnikami, czy ze wszystkimi nowymi ludźmi. I once heard that Teresia Palenikova said that you always make her laugh. Do you think like you are consider yourself a good spirit on this team? Teresia Palenikova kiedyś powiedziała, że ona zawsze potrafi ją rozbawić i czy uważa się za dobrego ducha tego zespołu. Thank you for that, Teresa. Well, yeah, I don't know. I guess it's because each girl makes me feel, I don't know, special. Like I can talk to each of them and they're so kind to me. So I guess that's what makes me, I don't know, being funny and whatever. Kwestia tego, że każda zawodniczka, która została doceniona, czuje się wyjątkowa, i to sprawia, że potrafi rozbawić. Lea, thank you very much. May I say something more? Because if I sing something, then Sierra gonna pay me a dinner. So it's a bet, okay. Remember those walls I built? Baby, they tumble down. Następna zawodniczka to za zapowiedź następnej zawodniczki najlepiej wystarczą trzy słowa. Mam tę moc. To zawodniczka, która już jest w 100% nasza. Nie tylko gra od trzech sezonów dla Ślęza, ale i od tego roku ma polskie obywatelstwo. Kiedyś nasza prezes Katarzyna Ziobro powiedziała, że Malisa trafiłaby do kosza nawet krzesłem. Jest od 2016 roku i tym samym jest najdłużej grającą w naszych barwach zawodniczką. Numer 23, Malisa Kaspar. Nie mówię. To już była odpowiedź na moje pierwsze pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, jak macie sobie radzić z językiem polskim. To przejdziemy po prostu do drugiego. Naszą maskotką jest oczywiście Kurczak Czak, ale wygląda na to, że od tego sezonu ma konkurencję. Bo twój pies, Amos, z miejsca skradł nie tylko twoje serca, ale też chyba fotki zawodniczek. Okay, so we have a mascot called Chuck, but it seems like he has a competition for the place of a mascot, because you have a great dog called Amos. I think he stole not only your heart, but the heart of every single player. Yeah, my puppy, he's so cute. But every Tuesday, oh, Amos has an Instagram. It's famous.amos.moses. And you should follow him because he loves all of our fans already. And every Tuesday, our teammates are featured on Instagram with Amos. So, but it's not a competition with Chuck. It's just like a teamwork, like cooperation. So maybe you can like take Amos with you and they can be like Chuck and Amos or something. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Marisa ma psa Amosa, który ma swoje konto na Instagramie famous.amos.moses. Który jest dobry z ruchem drużyny i to nie będzie rywalizacja z Czakiem o pozycję maskotki, raczej będą ze sobą współpracować. Okay. I have got to ask you about your hat a bit, because I see that you are not wearing a mask today, which is good. Yes. Za tych, którzy nie wiedzą, Marisa Kastanek podczas turnieju w Jeleniej Górze złamała nos i musiała grać z maską w ostatnich kilku spotkaniach. Ale też w zeszłym sezonie miała uraz kostki, który doskwierał jej przez większość minionego sezonu, więc zapytam i o ten nos, i o kostkę. So, how is your nose and how is the ankle that bothered you so much during the last season? The ankle is great. We don't have to worry about anything with my legs, that's all good. Unfortunately, 2 weekends ago,
I broke my nose. So we have a new problem, but it's a small problem, and luckily it's early enough in the season that I should be good by the time the real games start. I may look like Batwoman for a few games, but like superhero type things. So. Yeah. Z kostką wszystko w porządku, nos to kolejny problem, ale na szczęście mały problem. Marisa będzie w następnych kilku spotkaniach wyglądała troszeczkę jak Batwoman, ale na nasz następny, na pierwsze mecze sezonu, za czego już powinna być gotowa. Okay. Na koniec, kiedy Marisa Kastanek zadebiutuje w reprezentacji Polski? When is your national team debut in football? It's up to Coach Arek. Dyplomatycznie, tajemniczo. Mamy nadzieję, że to będzie miało miejsce jak najszybciej. Marisa, dziękuję. Dziękuję. Za kolejną zawodniczką, która za chwilę do mnie dołączy, pierwszy sezon poza Kujawami, pierwszy w większej roli, pierwszy z większą liczbą minut i patrząc na play-offy w zeszłym sezonie, spisała się znakomicie, grając przeciwko swojemu Artego Bydgoszcz. Możemy z pewnym przekonaniem powiedzieć, że nie zawiodła. Jako dziecko byłam mistrzynią do biegania do garażu i z powrotem. Teraz jako reprezentantka Polski skupia się wyłącznie na koszykówce. Czy przed nią jeszcze lepszy sezon niż poprzedni? Mamy taką nadzieję. Numer 25, Kalina Szybała. Za tobą pierwszy cały rok spędzony w Wrocławiu. Gratuluję też twój narzeczony Rada Śląska Wrocław. Zdarzają się jeszcze momenty, kiedy tęsknię za rodziną z Bydgoszczą? Oczywiście, że tak. Tęsknię za rodziną dlatego, że moja mama cały czas mieszka w Bydgoszczy. No i myślę, że to jest główne powód. Miniony sezon po trudnym początku, takim okresie adaptacji był dla ciebie całkiem udany. Ostatni rośnie w miarę jedzenia. Czy nie dałaś się podwać optymizmowi po minionych playoffach? To prawda, rośnie w miarę jedzenia, ale no, nie ma co spodziewać na dobra. Ten poprzedni sezon już jest za nami, teraz powoli rozpoczynamy następny sezon, no i trzeba robić wszystko, żeby było jeszcze lepiej niż poprzedni. Wspominałaś swojego czasu, że powoli uczysz się gry na konsoli. Grałeś Wiedźmina. Czy kilka miesięcy później czujesz się już doświadczonym graczem? No niestety nie, przeszłam całego Wiedźmina na do Z tak naprawdę. Lecz no, zostawiam to bardziej na zimę, kiedy nie będę miała co robić. Okej. Dziękuję bardzo. Kalina Szybała. Krótko? Przepraszam bardzo. Na początku pytała, czy będą trudne pytania. Teraz mówi, że za krótko. Chcesz jeszcze coś się powiedzieć? Okej, to dziękuję. Tak jak Karina Szybała rok temu zdecydowała się opuścić Bydgoszcz, tak nasza kolejna zawodniczka zdecydowała się w tym sezonie opuścić Słowację i pojechać kilkaset kilometrów na północ. Niezwykle zmienna, niezwykle szybka, bardzo dynamiczne wejście pod kosz. Jeśli rywalki na chwilę się wyłączą, nasza kolejna bohaterka zmieni je w mgnieniu oka. Jedna z najlepszych koszykarek w kraju naszych południowych sąsiadów teraz będzie szukać kolejnych wykłań w Polsce. Numer 33, Terezia Palenicka. Quick translation, she decided to leave Slovakia this season for the first time, and she's very quick, she's very agile. If opponents blink, she's going to make them pay for that. She's one of the best players in Slovakia, in the top 10 last season of the official rankings. So she's now going to be looking for new challenges in Poland. W reprezentacji Słowacji nadszedł czas na nowe rozdanie. W Święcie też mamy młodszy zespół, stawiamy na młodość. Czujesz się gotowa, żeby wziąć na swoje barki nieco większą odpowiedzialność? So it's a new deal in Slovakia national team and we have a very lot of young players in Ślęca. Are you ready to take some more responsibility onto your shoulders? Hi. First we'll see how the season will go, but I'm ready for the new opportunity here and also in my national team and hopefully everything will go well and all responsibility, it will be not only on my shoulder, but for all my teammates, and I think this season will be great also in the Śląska and in the national team. Mamy nadzieję, że sezon będzie oddany w Śląsku i w swojej narodowej reprezentacji, w reprezentacji Słowacji.
Teresa, mam nadzieję, że odpowiedzialność odłoży się na kilka zawodniczek, na całą drużynę właściwie, ale jest gotowa, żeby wziąć się na swoje barki troszeczkę więcej. Teresa jest też miłośniczką kawy. Zakładam, że miała okazję zwiedzić już nie tylko tyle Wrocław, co kilka wrocławskich kawiarni. So you love coffee, like that. So I assume you're not been like sightsee Wrocław per se, but you visited a lot of Wrocław's coffee shops, is that true? Yeah, I always finding some new places with the coffee, and also I always ask my teammates to come for coffee. So, and here I already visit a lot of them. So, the coffee here is really great. So. Kawa tutaj jest oczywiście znakomita. Teresa nie tylko lubi sama poznawać nowe miejsca, ale i pyta swoje koleżanki o rekomendacje. Oprócz kawy lubi także poznawać nowe miejsca, więc zapytam, gdzie znajduje się jej ulubione miejsce na świecie. Apart from coffee, you like seeing some new places, so I want to ask you, where is your most favorite place in the world? It's my hometown, but I really like exploring new places with the new people. So hopefully we will have some time to explore something here in Poland. So yeah, but we need some days off to visit new places. Oczywiście wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, ale Teresa podkreśla, że uwielbia oglądać nowe miejsca, tutaj nowe miejsca, więc ma nadzieję wyjść troszeczkę Dolnego Śląska. Szkoku w tym, że sztab szkoleniowy z trenerem Arkadiuszem Lusinem na czele musi dać nam troszeczkę wolnego. Thank you very much, Teresa. Thank you. Na koniec zostawiliśmy sobie dwie rozgrywające. Pierwsza z nich to gwiazda nie tylko na parkiecie, ale również na Instagramie, choć na razie zawiesiła swoją karierę filmową. Na pewno niedługo do niej wróci. W przyszłości powinna starać się o rolę w jakiejś koszykarskiej produkcji, ale na razie liczymy na to, że będzie błyszczeć nie tylko na srebrnym ekranie, ale na parkietach Żelka Basketu Lichowej. W defensywie nie odpuszcza nikomu, w ataku wisi Wincel Innych, numer 51, Cindy Post. We're going to finish with two playmakers of the point guards. First of them is not only a movie star on the call, but also on Instagram. So although she is not really recording anything right now, I'm sure she'll be back soon. I think not should be casting for like Uncle Drew 2 if that comes out. But we for now hope that not only she's going to be a star on Instagram, but on the court as well. She is unrelenting on defense, and she sees more than everybody else on the offense. First of all, when are you coming back to those Instagram movies? Can you find the time on during the season? Yeah. I just recorded some stuff today. Okay. So things are in the works. I'm writing them down. They're in here. So you'll see soon. Niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć kolejne produkcje filmu na Instagramie. Kilka rzeczy już zostało przygotowanych, więc po prostu miejcie oczy szeroko otwarte. Sid J. Colson na Instagramie. Frank Sinatra śpiewał kiedyś, że największym bogactwem ze wszystkich jest bycie młodym duchem. Ona pomimo doświadczeń na parkiecie zdecydowanie pozostaje młoda duchem, to rzeczywiście pozwala spełniać marzenia. Takie jest pytanie. Frank Sinatra once said that the biggest rich of all is to be young at heart. Even though you are very experienced, you still remain young. Are you saying experience is like another word for old for you? No. Because you said it for me, it's like this, and I So it seems like... I just looked at your CV. What are we, the nacho? No. That's not so problem. If being young at heart is really a way to make your dreams come true. Yeah, I think I've just always been a very lighthearted, laugh a lot kind of person. I think it just keeps my spirits high. I think it keeps the people's spirits around me high. And I think, you know, in a sport, it's always good to, you know, have an even balance of lightheartedness and fun and then seriousness when you're on the court. Czyli kluczem jest odpowiedni balans pomiędzy dobrą zabawą poza parkietem i pewnością siebie oraz determinacją. Na parkiecie Sydney zawsze była zawodniczką, która miała troszeczkę więcej luzu, więc liczę na to, że będzie miała go też więcej u nas. You had an opportunity to play in Poland before. You managed to refresh your Polish vocabulary before that. See, I was just in Israel last year, so I was trying to learn Hebrew, so I forgot a lot.
but I'm learning again. Zapytałem Cyny, czy po tym jak grała wcześniej w Polsce, miała okazję odświeżyć sobie troszeczkę swój polski słownik. Powiedziała, że nie, troszeczkę zapomniała, grała w Izraelu w zeszłym sezonie, ale powoli, lecz na pewno nauczy się kilku nowych polskich słów. Thank you so very much. Thank you, you look nice. Ostatni pomysł będą pierwszymi, a my jesteśmy pewni, że nasza ostatnia zawodniczka podczas tej prezentacji będzie pierwsza w okach i achach po jej zagraniach, bo potrafi zaskoczyć wszystkich swoimi nieszablonowymi zagraniami, nie kończą drugim pomysłami na rozegranie piłki, a przy tym doskonale piłkę kontroluje. Choć jej pseudonim to mała, lekceważące rywalki robią to na swoje własne ryzyko. Numer 77, Monika Nacza. Jako że księże Wrocław numer 7 jest zastrzeżone dla legendarnej Teresy Kępki-Stendrowskiej, której pamięć uczcimy już najbliższy weekend podczas wrocławskiej Ligi. Na koszulce masz dwie siódemki. Czy to oznacza, że w najbliższym sezonie zobaczyłem podwójnie dobrą Monikę Nacz? O, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Z siódemką ciężko było mi się rozstać, dlatego wyszło 77. Yeah, that's right. Warto chyba przypomnieć, że to, że zajmujemy się tu i teraz rozmawiamy o koszykówce, zawdzięczamy twojej mamie, która z tego czasu bez twojej wiedzy zapisała cię do klasy sportowej o profilu koszykarskim, tak wiecie? Tak, dokładnie. Moja mama zapisała mnie do klasy sportowej, była dobrą znajomą mojej trenerki, która też jest moją sąsiadką i ja chciałam iść do angielskiej, uczyć się angielskiego, być człowiekiem wykształconym, a tutaj niestety Dalej studiuję, zaczynam właśnie magisterkę na WF-ie w Wrocławiu. Jesteś pierwsza na treningach, bo zajęciach zawsze starasz się oddawać kilka rzeczy więcej, bo to go big or go home, czyli jakiś tam całość odwoju do domu, cały czas jest ci bliskie, prawda? Tak, tak. No jak nie jestem pierwsza na sali, to dziewczyny wchodzą. Gdzie jest mała? Co się stało? Kolejka jest, chora jest? Gdzie ona jest? Czemu jeszcze nie ma na hali, więc tak, zdecydowanie. Zawsze jestem pierwsza na hali. Lubię to robić, sprawia mi to przyjemność, więc to, tak zaczynam swoje dni. Mam nadzieję, że twoją dobrze sprawiamy przyjemność podczas meczów na Kabaskiej Kluczowy. Monika Nacz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec naszej prezentacji chwilę poświęcimy tym, którzy pracują długo i ciężko na sukces naszej drużyny, chociaż na co dzień pozostają nieco w cieniu, odgrywają ogromną rolę w codziennym życiu Ślęzy Wrocław. Nasz sztab szkoleniowy obecny tutaj Krzysztof Szwejnie, obecny, proszę bardzo, brawa. Obecny Bartosz Pasternak, fizjoterapeuta Mateusz Mruk. Nieobecny niestety Grzegorz Mileński oraz nasz niezastąpiony pan kierownik Marcin Władysław. Tak jak podkreślaliśmy kilka tygodni temu, kiedy potwierdzaliśmy, że sztab szkoleniowy Ślęzy Wrocław w tym sezonie zostaje odesłany, zwycięskiego sztabu się nie zmienia. Ci panowie są zawsze dostępni dla naszych koszykarek i żyją koszykówką niemal 24 godziny na dobę, więc jeszcze raz ktoś wstali. Podziękujmy im za wkład do naszych drużyny. Ogromnie im dawamy. Na koniec miał pojawić się tutaj ojciec sukcesu naszej żółto-szerwonej rodziny. Jest matka, jest pani prezes, która odpowie na pytanie, które miałem zadać trenerowi Arkadiuszowi Rusinowi. Czy trener jest długo w stanie wytrzymać wasze koszykówki? Ja zacznę od tego, że w imieniu trenera bardzo dziękuję, że państwo przyszliście i przepraszam, że nie ma go, ale na sprawy rodzinne wyższa, siła wyższa nie dało się. Jaki był pytań? Czy trener jest długo w stanie wytrzymać te koszykówki? Nie jest w stanie minuty. Prawda, mam nadzieję, że zobaczymy to. Po prezentacji widzicie, że teraz to nie ma, to jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni za ten nieoceniony wkład w sukcesy naszej drużyny. Tak czy inaczej, mimo że jest nieobecny, poproszę o wielkie brawa dla trenera Arkadiusza Rusina. Jeśli mogę, to ja tylko jeszcze jedno zdanie, ponieważ dzisiejszą prezentację zespołu prowadził nasz nowy rzecznik prasowy, Michał Rygiel. Chciałam go przedstawić. Spokojnie, to niedługo będzie nowy, tak.
zanim zakończymy część oficjalną, pragnę wspomnieć wszystkim zebranym, że już w najbliższy weekend upamiętnimy dwie legendy koszykarskie Ślęzy Wrocław. Tegoroczna edycja turnieju Wrocławska Iglica będzie jednocześnie memoriałem wspomnianym nieco wcześniej Teresy Kępki-Sendrowskiej oraz Eugeniusza Spiseckiego, wybitnego trenera i człowieka, bez którego Ślęza Wrocław miała pewnie tak długiej złotej ery w latach 80. zwieńczonym Mistrzostwem Polski w 1987 roku. Wstęp na wszystkie mecze tego turnieju, który już w sobotę i w niedzielę jest wolny, więc warto podkreślić, że to ostatni test przed rozpoczęciem sezonu i zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Na spotkanie we Wrocławiu z koszykarkami myślę, że będziemy musieli poczekać po wrocławskiej blizy do 21 października. W niedzielę zmierzymy się z Pszczółką Lublin, a ja już odkładam mikrofon. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz czas dla Was, drodzy kibice i dla dziennikarzy, żeby porozmawiać z zawodniczkami, zabrać autografy. Do zobaczenia. Wait.